Ratchet? Clank? Doktor Nefarious? Rivet? Siemanko, ja jestem XJ Joke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank Rift Apart na moim kanale. Poprzednio dokończyliśmy cały wątek na Ardolis, czyli dotarliśmy do kapitana Quantuma oraz ukończyliśmy całą tę planetę na 100%. Teraz pozostaje nam tylko udać się na Sargasso i powstrzymać inwazję Imperatora. A więc do dzieła! Chociaż sprawdzę jeszcze, gdzie czegoś mi brakuje. Blizzard Prime. Jeden fragment pancerza. Savali. Jedna złota śruba. Na chmurze, okej, to muszę osiągnąć złoty próg, złoty poziom pucharu. No i to by było na tyle. No dobra, to może jeszcze udam się na Blizzard Prime. Będzie to po prostu taka krótka wizyta i zdobycie samego przedmiotu. Mam nadzieję, że Rivet jest cała. No dobra, a więc sprawdźmy, czy oby na pewno tutaj mi czegoś brakuje. Pola maskującego. Aha, wystarczyło, że w to po prostu uderzę, a tutaj się pojawi ścieżka, po której mogę przejść. Tylko muszę zapamiętać po prostu, gdzie ona prowadzi. W razie, gdyby mi zniknęła. O, dokładnie. O kurczaczek. I teraz na czuja. Dam radę. Okej. Muszę się kierować tam, gdzie są skrzynie. Albo próbować... O, ryzykownie przeskakiwać. Uff, na szczęście teraz wszystko jest ujawnione. Okej, i mam cały set Strażnika Galaktyki. Jak to wygląda? No dosyć ciekawie, a co to daje? Obrażenie zadawane w walce wręcz 20%. Mimo wszystko chyba wolę ten pancerz na Rift. A może wezmę coś innego? A może dam jej to, żeby zdobywać więcej PD? Chyba tak. Dobra, jeszcze małe zmiany kolorystyczne i zaraz do was wracam. No, moim zdaniem wygląda doskonale. A więc, tak wyposażonym, możemy lecieć dalej. A dalej, to znaczy cofnąć się do statku i lecieć na kolejną planetę, a raczej wracamy na Sargasso. Do zobaczenia już na miejscu. I w drogę! Imperator już był groźny, a odkąd zdobył wymiaromat? Uratujemy twoich przyjaciół. To... no, jeśli Ratchet jest alternatywną wersją mnie, a Clank jest alternatywną wersją ciebie, czy my też mamy działać razem? Wydają się bardzo szczęśliwi. Tak. Chyba przywykłam do samotności. Ja też. Więc może to tylko chwilowe. Okej, te dialogi.
generalnie, skoro już tutaj mam wszystko, to czy... No chyba nie będzie sensu, żeby latać dookoła. Nie możemy sobie pogawędzić przy lemoniadzie. Nie! Imperator nie znosi lemoniady! Nic nie będzie naraz słodkie i kwaśne! Już ja pokażę tym łotrom! Nie dam skrzywdzić mortów! Dobra. Na tej planecie już mam naprawdę wszystko, więc zostaje mi tylko główny cel. Lecimy! Chyba, że mnie... Na coś stać. Okej, okay. I czarnodziurkacz jest ostatnią bronią, jaką możemy zdobyć. Więc mamy do wyboru albo łowcę głów, albo czarnodziurkacza. Zobaczymy, jak działa ta broń. Jak czarna dziura, nawet nie ma filmiku. Okej, ewidentnie mi się coś zbugowało. Za chwilę do was wracam. Muszę zresetować aplikację. No i czy tym razem uda mi się zrobić podgląd tej broni? O! Okej, okay, czyli to jest taki minigun. Wow. Musisz rozwalić więcej zbirów, żeby... Już czekam na tę broń. Dobra. Ulepszmy co nieco. I lecimy rozprawić się z Imperatorem. Zagłady nigdy za wiele. Chyba się ze mną zgodzisz. Oj, jak najbardziej. Ja? Od zawsze! Hej! Skończyliście dokuczać słabszym? No faktiza! Zaraz do nich dołączy! Nie sądzę. No dawaj, strzelaj. Na co czekasz? O-o. To bolało. Dobra. Ewidentnie potrzebuję tej innej broni. No, ładujcie moją tarczę, ładujcie. Aha, nie mam ammo. Prędzej mogę powiedzieć to do ciebie. Ku pozłomu. Wrogowie pokonani.
Mortowie są bezpieczni. Jesteś tego pewna? Krótko. Dowiedzmy się od Mortów, co się w ogóle dzieje. Rivet, jesteś najlepsza! Teraz już sobie... Poradzimy. O, Rivet! Wybacz, znowu musisz nas ratować. Bardzo się staraliśmy. O, naprawiliśmy troponogę i w ogóle. Ale jedno z tych wymiarowych dziwactw nie pozwala jej wystartować. Po pierwsze, nic nie stało się tu z waszej winy. Po drugie, dziwactwo zostawcie nam. W górę, Sym! Tak nawiasem, to jest hit. Czołem, Kit! Cześć! To Maynard, asystobot Mortu. Zaprowadzi nas do troponogi. Uwaga! Uwaga, Sargasso! Raport przesyła serdeczne pozdrowienia. Jedną rundą zwłaszcza tobie! Powiedz mu, że może mi je przekazać osobiście! Właśnie! To znaczy... Powiedz mu! Nefariusowi nie chodzi tylko o Mortów. Niszczy życie na całej planecie. Szybko! Musimy iść dalej za Maynardem. Rivet! Nieładnie tak rozbijać mój komitet powitalny. Włożyłem w niego sporo wysiłku. Nie no. Chyba ci nie przeszkadza, że przyglądam się z daleka. Eliminowanie twoich sojuszników. Naprawdę, nie wiem jak... Szczerze, widziałem już lepszych buntowników. Ci... Masz kadale, hologram. Dlaczego miałbym z tobą walczyć? Ty i reszta buntowników wkrótce przejdziecie do historii. Razem z tą nic nie wartą planetą. Sargasso, jak najszybciej musi odejść. Naprawdę, nie mam pojęcia, jakim cudem oni się nie zorientowali, że... Mają tutaj innego Nefariusa. Nie dość, że Imperator jest większy, ma lepsze gadżety, potrafi po prostu przy pomocy umysłu. To częsta strategia tyranów. Spotkałam się z nią podczas moich badań. Gdyby się tu zjawił, jego twarz zetknęłaby się z moim młotem. Sprawdźmy młotokorbę. Eliminować, obezwładniać wrogów. Ma lepsze wdzianko, fajniejszy głos, no generalnie jest o niebo lepszy od doktorka. Nie rozumiem, jak oni mogli nie dostrzec różnicy. Aha. A ja nie rozumiem, jak mogłem wpaść w kwas. Nie ma chwili do stracenia. Drodzy poddani, nasz wspaniały Imperator zaprasza was do więzienia. Nasi żołnierze z radością was tam zabiorą. Najpierw to oni muszą być w stanie was tam zabrać. Znaczy was? Nas? Nie podoba mi się to.
troponogi. Ile tu statków? Imperator się... nie patyczkuje. Będzie dobrze. Uwolnimy... troponogę i szala bitwy się przychyli. Na pewno. Coś, nie mówisz tego zbyt pewnym głosem. Czy ten gruntor jest ze mną, czy przeciwko mnie? Nieważne, nie ma go. Ale nie, no ja chyba nie przypuszczę żadnego przeciwnika. Exp do broni to exp do broni, no. I dodatkowe śruby przecież też. A to się zawsze przydaje. Aj! Aj! Ja chcę zdobyć tylko trochę tej amunicji. I może życia? Nie, dziękuję. Po górze odmówię. O, niszczyciel Nefariusa. Jesteś to pewny? Podobnie jak ty. Nie sądzę. Chyba, że mówiłeś o mnie. To ja jestem na wyczerpaniu chapsa. Ech.
dobre. Dobra, dziwactwo. Idziemy do ciebie. Z wielką chęcią zbadam te anomalie. O! Ze mną Clark, no tak, Kit. Tak to sobie. What? Wyobrażałam. Kit? Kit! Jesteś cała! Okej, okay, czyli teraz nie mamy już... Co? O, to elektrokula! O, pamiętasz ze szkolenia? Ewentualności... Clanka, tylko Kit. I mamy nowy rodzaj kuli, elektro! Co nadaje? A, to, że... Ewentualności zamieniają się w elektrody i mogą przez to przejść tak jak ja. Wow! A gdzie Clank? Leci z Ratchetem na Ardolis. Znacie się? Tak, pomagał mi naprawiać anomalie wymiarowe. A, to dlatego wszystko wygląda tak znajomo. Serio? Fascynujące. To jakieś wymiarowe déjà vu. Słuchaj, możesz mi pomóc? Jak najbardziej. Co ja muszę tutaj zrobić? Intrygujące! Ten wir generator przekształcił energię wymiarową w ruch! Czy to mi obróci to? Nie. Okej, okay, ale... Może wiele unieść. Mam tę kulę... unoszącą... W którą stronę teraz muszę się udać? Aha, teraz moje anomalie, ewentualności... Cały czas wciskam ten przycisk. Dobra, czas je unieść, aby... przestały to robić, wziąć to z powrotem, dobra. Unieść je tutaj i użyć tego. Ale kombinacja! Piękna robota, Kit! Uczysz się tak szybko jak Clark? Jest bardzo źle? Gorzej niż przypuszczałem. Miałem nadzieję, że katastrofa wymiarowa nie będzie postępować aż tak szybko. Pewnie ma to związek z kradzieżą wymiaromatu przez Imperatora, który strzela nim w co popadnie. Tak, jest to jakiś trop. Co właściwie sądzisz o Clanku? Ma talent, jest sprytny i błyszczący. Lepiej bym tego nie ujęła. Widać, że to twój odpowiednik. Co to znaczy? To komplement, Kit, dla was obojga. A co ty sądzisz o Clanku? Mało rozmawialiśmy, ale mój odpowiednik jest naprawdę w porządku. Bałaś się, że nie będzie? To zrozumiała obawa. Nie dla mnie. Jesteś w porządku. Nawet bardzo. Dlatego nie dziwi mnie, że on też. Dobra, moje ewentualności nie są teraz aż tak ważne jak ja. Potrzebuje energii. I przede wszystkim, jak ja mam się dostać tam na górę? Generator raczej nic mi nie dam. O! Jakim cudem to opuściłem? Przepraszam. Ten wir generator potrzebuje energii.
Co ja zrobiłem, że to uruchomiłem? Nie mam bladego pojęcia. Ale udało się. To najważniejsze. No proszę, Kit! Twoje doniosłe dokonania trzeba będzie zapisać w archiwum! I ostatnia próba. To znaczy, że tobie towarzyszy Rivet? Jest nam to przeznaczone. Naprawdę w to wierzysz? Nie wiem. Z Ratchetem dobrze mi się współpracowało, ale ciągle się bałam, że go zawiodę. Z Rivet też się tego boję, ale jednocześnie czuję, że już się znamy. No, nie wiem, czy to przeznaczenie, ale mam nadzieję, że Rivet cię doceni. To może wiele unieść. Dobra, daj mi to. Chociaż... jak ja mam włączyć ten wiatrak? Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam, ale wydaje mi się, że zostało jeszcze kilka kół. Ten gir generator potrzebuje energii. Super ciężka energia? Kit, wiesz, że gdybym był na twoim miejscu, nie poradziłbym sobie tak dobrze jak ty. Co? Wyruszyłaś w nieznane. Bez żadnej pomocy. Robisz coś, czego wcześniej nigdy nie chciałaś robić. I doskonale ci idzie. No tak, trzeba je dociążyć. Jak to nie? Zastępujesz ojca. Pomagasz Klankowi i mnie się z tym wszystkim uporać. Robisz to. I doskonale ci idzie. No to... brawo my! Brawo my! Uniesienie i to! Jupi! Kolejna anomalia zneutralizowana. I troponoga uwolniona. Wielkie dzięki, Kit. Teraz te głąby naprawdę się przekonają, z kim zadarły. Klapka! Dobra robota. Ale to jeszcze raczej nie koniec. Chcesz go rozwalić? Może dam się przekonać. Krążownik nie jest w prostej linii, ale wyrzutnik mógłby nas przybliżyć. No, co diabli przynieśli? Witaj, skarbie! Na co mnie stać? Na czarnodziurkacz. A biorę, czemu nie? Piłomiot. O! Ostrze odbijają się jeden raz więcej. Pięknie! Coś takiego! Dobra. Lecimy! Chcesz wykorzystać proponowanie przeciwko mnie? Powiedział matkę, jak inni chyba ci się nie wydaje, że pokonasz! No nie, nie wydaje mi się to. Zajdziesz, zanim cię zmiażdżę. Jeszcze zobaczę. Bo ja naprawdę cię pokonam. I zerwie tak daleko, że to ja ciebie zmiażdżę. Zmiażdżę. Wybacz, że tak bez zapowiedzi.
chyba gra nie przewidziała innego scenariusza, albo twórcy nie przewidzieli innego scenariusza, jak tylko na zwycięstwo Reef. Więc sorry, Nefariusowie, macie przerąbane. Możecie sobie wzywać tyle posiłków, ile zechcecie. To i tak na marne. Chodź tutaj, kochana. A jak tam twoja ciąża? Mam nadzieję, że się nie przemęczasz. Dobra, takie sterowanie mi wystarczy. Spróbuję. Nie pozwolę, żeby zniszczył mój dom. Statek matkę zostaw nam, Riven. Zajmiemy go przy pomocy troponogi. Siebie. My załatwimy krążownik. O! Zniszczono nam krążownik! To potworne! Co ja teraz pocznę? Tarczę w górę, drogie krążownik. Tarczy? Nie mogło być za łatwo. Nasza broń nie przebije tych tarcz. Nie mam pojęcia, jak mamy sobie z nimi poradzić. Gdzie są generatory? Zrobiliśmy kilka bomb w żelatoniu. Powinny pomóc unieszkodliwić tarcze. O! I może nimi ciskać w krążowniki. Dobra, gdzie są te bomby? Widzę bomby od mortów. Weźmy sobie jedną. Żeby to było gdzieś tutaj? Tak. Sprawdźmy, czy tarcze przetrwają to. Bang! No chyba jednak nie. Planeta staje się niestabilna. Musimy jak najszybciej zniszczyć pozostałe krążowniki. Mayday! Mayday! Trafili nas! Spróbujemy lądować na wodzie! Wszystko w twoich rękach, Rivet! Mord! Nie! Kit, Trudy! Musimy wykończyć te krążowniki! Aha, okej, okay, czyli wystarczy zniszczyć tarczę, żeby już cały krążownik padł. Uch, jeden z krążowników właśnie uderzył w statek matkę. Co za szkoda! Dałaś radę! My daliśmy! A to z Trudy? Gdyby nie ona, to nie dałybyście. Oj, coś chyba jest nie tak. Pewnie myślisz, że wygrałeś, a tymczasem mam cię w garści. Więzienie Zordum czeka.
Ech, a zresztą do licha z tradycją. Ech, można się było tego spodziewać. Wymiarowej. Na szczęście wszechwiedzący imperator nie wie, że umiem się z niej bez problemu wydostać. Nie, za daleko. No, szczeliny, współpracujcie. Chyba już za sobą długo walczycie. Tak, dość długo. I wiele już straciłam w tej walce. Przyjaciół, rękę. On ci to zrobił? Niedokładnie. Byłam na misji. Znalazłam tajne wejście do wieży imperatora. Chciałam się zakraść. Sama. Drzwi były tuż, tuż. W ostatniej chwili dopadł mnie ten robot bojowy. Chciałam uciec. Ale nie zdążyłam. I nagle mnie zostawił. Zwiałam, zanim zmienił zdanie. Oh shit, to była kit! Zrobiłam sobie nową rękę, więc... To... Jest źle. Ona pozbawiła... Ja... ją ręki. Ej, patrz! Wyjście! Lombak... No dokładnie. Tak jak Kit mówiła, spotkała Lombak się, ale ją zostawiła. O kurde. No to teraz ta historia ma sens. Bezpieczne. Przynajmniej... Hej, Trudy! Gotowa? Rozmawialiśmy z Quantumem i dostaliśmy od niego podsłuch. Zbiegujemy Imperatora. Spotkajmy się u Zurkiego. To może być nasza szansa. No dobra, skoro... Czeka nas już tylko... spotkanie u Zurkiego. Może to oznaczać, że to już jest końcówka historii. I... nic więcej nie będzie, a więc zanim jeszcze zakończę ten odcinek, spróbuję udać się na Savali po tą złotą śrubę. Gdzie ją zostawiłem? Jak tam dostać się do tych katakumb? Wszystko pod kontrolą. Tymczasem dostałem się jeszcze szybko po Rarytanium, które wcześniej pominąłem. O, zaraz wam jeszcze zaprezentuję, jak się dokładnie do niego dostać. Trzeba polecieć przez te mosty i w pewnym momencie wybić się najlepiej, moim zdaniem, stąd, na pełnym przyspieszeniu, na tę wysepkę. I tyle, a teraz lecę po tę złote śrubę. Mam nadzieję, że uda mi się do niej dostać, bo o dziwo, nawet nie widzę jej na mapie. A jednak, złota śruba ukryta w katakumbach jeszcze pozostaje dla mnie tajemnicą, a więc będzie to dopiero możliwe do zdobycia w endgame'ie, to znaczy, no teraz mamy już endgame, czyli prawdopodobnie po wykonaniu zadań ze złotego pucharu na chmurze szczątków z Karstu. A więc na pewno jeszcze wrócimy na Savali, aby zdobyć ten przedmiot. Tymczasem, jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz koniecznie suba z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych, a tak naprawdę już końcówki przygód naszych bohaterów. Tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!